Jak widzicie tutaj dookoła jest pełno różnych pojazdów, wszelkich służb mundurowych. Prezentacje służb mundurowych i jakich? Głównym tutaj aspektem było, żeby pokazać pierwszą pomoc i wszystko to, co związane jest z medycyną. Przenieśliśmy piknik z drugiego weekendu września na pierwszy. No i tak jak dzisiaj widać, mamy punkt szczepienny, mamy krwiodawstwo, mamy pogotowie ratunkowe, nasze OSP, Państwowa Straż Pożarna, Zakład Karny, Służba Celno-Skarbowa, mamy tutaj jeszcze panów z symulatorem dachowania z WORD-u, mamy jeszcze Wojska Obrony Terytorialnej oraz nasze miejscowe WKU. Oczywiście miała być jeszcze Komenda Miejska Policji i Straż Graniczna, ale ze względu na stan wyjątkowy wprowadzony musieli odmówić. Planujemy zrobić pokaz pożarów wewnętrznych, czyli mamy specjalnie druhny i druhowie zbudowali specjalny domek na miarę naszych możliwości, który niestety ulegnie zapaleniu się. Tam nastąpi pożar w środku. Nie będzie to jakiś spektakularny pożar, ale na taki, żeby pokazać ludziom, jak wygląda właśnie pożar wewnętrzny. On się nie uwidoczni na zewnątrz, ale będzie niebezpieczny w budynku. Młodzieżowa drużyna w Słowacinku, bardzo zdolne dzieciaczki, cały czas się szkolą. Ostatnie dni intensywnie trenowali na przykład pusztrę, żeby bardzo dobrze dzisiaj wystąpić, prawda? Się staraliśmy bardzo, współpracowaliśmy ze sobą i pomimo wszystkich trudnych warunków udało nam się, także miejmy nadzieję, że będzie. Ćwiczenia młodzieżowej duży pożarniczej wzmacniają charakter. To jest sojusz. Dobrze przeszkolona młodzież i oprócz muszy znają wszelkie zasady służby wewnętrznej, a między innymi również, bo pomimo, że ich jest tylu, zapraszają również do zapisywania się do wstąpienia do młodzieżowej drużyny pożarniczej w Słowacinku Starym. Czyli każda osoba powyżej 10 roku życia i chciałby przystąpić do takiej młodzieżowej drużyny, powinno tutaj przyjść z rodzicem i się zapisać. Serdecznie zapraszamy. To również ważne wydarzenie dla strażaków z jednostki. W końcu oficjalne poświęcenie i przekazanie wymarzonego samochodu ratowniczo-pożarniczego, który już od kilku miesięcy funkcjonuje w jednostce. Tak, mamy właśnie w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku nabyliśmy nowiutki pojazd pożarniczy. Akurat nadeszła ta fajna chwila, w której możemy go uroczyście przekazać, poświęcić i w końcu będzie oficjalnym samochodem pożarniczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowacinku Starym. A jak się sprawdza w akcjach? Wyśmienicie. Bardzo dobrze. Na liczbę naszych wyjazdów na razie nas nie zawiódł. Tak. Sprawia się bardzo, bardzo znakomicie. Na nasze potrzeby jest wystarczające. Jak na razie. I jest dobrze wyposażone. Oczywiście. To, że samochód wygląda z zewnątrz, jak wygląda, jego kolejną właśnie wartością jest jego wnętrze, czyli sprzęt pożarniczy, który posiada. Niejednokrotnie ten sprzęt przewyższa wartość samego samochodu. Osoba nie oddycha, za 4-5 minut będzie dochodziło do umierania kory mózgowej. W związku z tym moim zadaniem jest prowadzić pośredni masaż serca, aby powolnić proces odumierania mózgu. Zademonstrować? Oczywiście. Ja pomogę tutaj trzymać mikrofon. I teraz uwaga, bardzo ważna kwestia. Szukam miejsca ucisku. Ja wykonuję tak zwany trójkąt podparcia, czyli miejsce w taki sposób będę mógł się przemieszczać. Chwytam mostek, przełom rękojeść, wyrostek mięczykowaty, na pół odkładam, zobaczcie Państwo co robię, palce do góry i teraz pionowo ustawiam barki na poszkodowanym i uwaga, raz i dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Raz i dwa i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. I teraz, jeżeli założenie jest takie, że poszkodowana osoba jest znana, nie ma obaw, podaję powietrze. Pokażę akurat tutaj, jak podaję powietrze. Uwaga, głowę udrażniam. Nie zabezpieczam się, dlatego że to jest moja znajoma, obca, bym się zabezpieczył. Przy osobie znanej, na przykład z rodziny, to jest ważne. Zobaczcie Państwo, udrażniam drogę i podaję powietrze, a klatka powinna się umieścić. Oddech, kontrola. Oddech, kontrola. Raz i dwa, trzy, cztery. Jak ratownictwo medyczne, to najważniejsze zasady. Ktoś zasłabnie, jak mu pomóc? O, to oczywiście przede wszystkim wsparcie, zawsze mówię, psychologiczne, czyli uspokoić taką osobę, zadziałać tak, żeby wierzyła, że pogotowie, że ratownicy są w stanie szybko pomóc. No na pewno szybko szukamy podłoża zasłabnięcia, jeżeli to jest w przypadku osób starszych odwodnienie, czyli tak jak powiedziałem, przeciwdziałanie stresowe, chłód, cień, na pewno pozycja leżąca. No i oczywiście tutaj wsparcie, jeżeli wymaga tego wsparcie medyczne lekami, no to podawane są leki. Utrata przytomności, ale nie tylko, ale brak krążenia jest podstawą do rozpoczęcia szybkiej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ponieważ mamy tak zwane platynowe 5 minut, czyli w krótkim czasie musimy zabezpieczyć mózg przed niedotlenieniem, czyli prowadzimy pośredni masaż serca. Tutaj warto jeszcze powiedzieć, że w dobie współczesnej pandemii, w COVID-zie, musimy też mieć z tyłu głowy, że bezpośredni kontakt, podawanie powietrza usta-usta, co do zasady należy ograniczyć do samego pośredniego masażu serca. Czyli oceniamy, nie ma oddechu, 30 uciśnięć na minutę, kontrola i do 100 razy na minutę w przypadku osoby dorosłej. W przypadku małych dzieci, dzisiaj też zabrałem ze sobą fantom elektroniczny, także tutaj kto będzie chciał, będzie mógł poćwiczyć na noworodku, niemowlaku, jak udzielać takiej pierwszej pomocy w przypadku NZK, nagłego zatrzymania krążenia u małych dzieci. A co jeszcze będziecie prezentować podczas pikniku ratownictwa? To znaczy, ja bym powiedział tak, pierwsza rzecz, fajnie, że taka impreza już cyklicznie wpisuje się w ten harmonogram miasta, że Ochotnicza Straż Pożarna i inne służby, które współpracują ze sobą, między innymi też ze Strażą Pożarną, OSP i z pogotowiem, współdziałają. Co chcemy przede wszystkim promować? Zdrowy styl życia, bezpieczeństwo, bo taka jest idea. Na pewno, jeżeli będą zainteresowani, zapraszamy do nas do karetki, pokażemy, jak działa ten system ratownictwa medycznego, co robimy, jak wygląda nasza praca, jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany tego typu działaniami. Taka sytuacja, że osoby nie znam. Boję się, że na przykład może być chora, zarażona, nie wiem. Nie mam maseczki jednorazowego użytku, żebym się izolował, nie mam sprzętu. W związku z tym wariant B współcześnie robi się też tak, że 100 uciśnięć na minutę. Czyli proszę zwrócić uwagę, ja zademonstruję, jak to będzie wyglądało. Raz i dwa i trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, trzydzieści. Kontrola. Nie ma oddechu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sto dziesięć na minutę. Czyli nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, musiałem trochę szybciej masować, żeby te 100 cykli zmieścić w ciągu jednej minuty, plus kontrola oddechu, bez podawania już powietrza. Kontrola nie może trwać dłużej niż 10 sekund. Dlaczego? Dlatego, że to, co zrobiłem z sercem, zaczęło tam pracować po 6-7 uciśnięciu. Jeżeli przerwę więcej niż 10 sekund, to ten rytm, te załamki PQRST zaczną wygaszać i będzie znowu asystolia, czyli nie będzie nic.